przybyli na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem szczególnym, dlatego że z myślą Państwu przygotowaliśmy nowe otwarcie w nowym wydaniu naszego samoobsługowego sklepu. Liczymy, że zadowolą Państwa potrzeby, tych, którzy są już naszymi stałymi klientami, będzie czekał znaczniejszy wzrost asortymentu, który spółdzielnia oferuje. Natomiast liczę, że pozyskamy również i nowych klientów, którzy również się z nami zaprzyjaźnią z uwagi na przyjazne towary, które tutaj będziemy posiadać. Z nami między innymi przebywają dzisiaj biznesmeni, bankierzy, że tak mogę powiedzieć, i ci, którzy z nami współgospodarzą w tym pawilonie, mają swoje wyroby, najlepsze daleko w okolice, pod nazwą, jak Państwo wiecie, Złotex. Złote wyroby smakuje jak złoto i od dziś w bogatym asortymencie będziemy mogli tutaj je nabywać. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym, szczególnie dla spółdzielczości, dlatego że w dniu właśnie 65. rocznicy powstania spółdzielni mamy okazję i przyjemność otworzyć dla Państwa swoje podwoje nowego pawilonu. Chciałem przy tej okazji podziękować zaprzyjaźnionym z nami biznesmenom, zaprzyjaźnionym bankowcom, ale i pracownikom kadrze, która tutaj również włożyła znaczący wysiłek, żebyśmy dzisiaj mogli się gościć. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele produktów. One są tu wyłożone na stołach. I myślę, że kiedy Państwo będziecie zwiedzali nasz sklep, przypadnie Państwu ustrój, każdy będzie miał prawo poczęstować się z tych stołów gratisowym pożywieniem w ramach promocji. Masarnia Złotex będzie częstowała gratisowo grillem. Gminna spółdzielnia wystawia okazjonalną grochówkę, która w swoim czasie się dogotuje i będzie tutaj podawana, a poczków słodyczy, lodów będzie zapewne dzisiaj pod dostatkiem. To gratis dla Państwa, abyście mogli nas dobrze wspominać i nie tylko wspominać, ale zawsze chętnie odwiedzać. Czy Pan Przewodniczący Rady chciałby dwa zdania? Tak, bardzo proszę, właściciela masarni Złotex, Panią Izabelę. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, jeżeli znacie już troszeczkę nasze wyroby, to serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na nasze stoisko firmowe. Jeżeli Państwo już próbowaliście, wiecie jak smakują, jeżeli nie, tutaj chodzi Pani, bardzo proszę się częstować. Z naszej strony możemy Państwu zagwarantować codziennie świeżą dostawę. Codziennie będzie dowożony towar. Jeżeli będzie trzeba, ten towar dowodzimy nawet dwa razy dziennie. Najważniejsze motto dla nas to jest świeżość i zadowolenie klienta. Proszę Państwa, zapraszam oczywiście na grilla i zapraszam na świetne promocje dnia dzisiejszego do naszego stoiska. Mamy bardzo fajną, wykwalifikowaną kadrę, która jest przeszkolona, która pracowała już również na innych naszych sklepach, więc myślę, że nie zawiedziecie się Państwo. I życzę wszystkim, dziękuję pięknie i życzę wszystkim fajnego wysiadowania dzisiaj. Zapraszam. Dziękuję bardzo Pani Izie. Coś można lepszego zaoferować, prawda? Szanowni Państwo, życzymy udanych zakupów. Pawilon uważamy za otwarty. Ale jak to
Bo mi się należało. A także pani się rozwal sol chwalą. A my jak pani oczy? Nie stój, bo to się rozczesuje. Tak, a zobacz pani, tu się trzymaje. Bo raczej już. O, teraz tak się luz. Teraz tylko już na dorada. Na dorada. Wszystko jasne, wszystkie ceny są obite. Dzień dobry, co robi? A co jest godzina? No, dziewiątej mam. Kto by nie kalikawa, to może coś zaprosić. No nie, wszystko ucichło. Thank you.
Potem zmontuję z tego jakiś taki. Teraz. Dla państwa też? No oczywiście. Wzięłam się za krojeniem, bo tu tak kroją cały świat. Tam gdzie najlepsze i tak wyszło w pewnym momencie nierówno. No nie wiem, czy porządku. Bardzo ładnie.